przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym pomysłem na wykorzystanie pysznego warzywa w kuchni. A będzie to cukinia. Zrobię z niej dzisiaj coś na wzór placków ziemniaczanych. Placki fit. Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Dzień dobry. Chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia placków z cukinii. I będzie nam potrzebne pieprz, sól, mąkę orkiszową, czosnek, bazylię i oregano, tarkę, miskę, patelnię z tłuszczem i nasz bohater dnia, czyli cukinia. Zanim zabiorę się za starcie cukinii, to chciałam Wam polecić placki ziemniaczane. Kliknijcie kartę z przepisem. Jak widzieliście, cukinię ścierałam na tarce na dużych oczkach. A teraz robimy wszystko na S. Ja solę, a Wy subskrybujecie nasz kanał. A solimy dlatego, żeby cukinia zmiękła i można było odcisnąć nadmiar soku, który się z niej wydzieli. I mieszamy teraz naszą cukinię tutaj z solą. Wtedy szybciej puści sok. I zostawiamy na około 15 minut, a później wrócimy z powrotem do naszej cukinii. A Wam chcę polecić również placki warzywne, placki z dyni. Kliknijcie kartę z przepisem. W oczekiwaniu na cukinię zapraszam Was na Instagram, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Ja moje placki z cukinii będę podawać z domowym sosem czosnkowym. Tutaj kliknijcie kartę z przepisem. A domowy sos czosnkowy jest zrobiony oczywiście z domowego majonezu, który również znajdziecie u nas na kanale. Kliknijcie kartę z przepisem. Piętnaście minut już minęło, więc będziemy teraz odciskać cukinię. Ja odciskam ją gołymi dłońmi. Po prostu tak jak odciskamy inne rzeczy, tylko nie odciskamy do sucha, tylko po prostu, żeby odpłynął nam ten nadmiar soku z cukinii. Tej wody z cukinii, tak jak widzicie, zostało bardzo dużo. I gdybyśmy ją zostawili, to trzeba by było dodać sporo mąki. Ale nie o to nam tu chodzi, żeby dodawać dużo mąki, tylko o to, żeby to były placki warzywne z niewielką ilością mąki. Placki fit. Cukinię mamy już gotową, a takie placki z cukinii nie tylko możemy podawać z sosem czosnkowym, ale również z sosem tatarskim. I kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Teraz do naszej cukinii dodamy mąkę, 4 łyżki. Ja używam mąki orkiszowej. Dodamy zioła. Bazylia jest moja własna, ususzona z ogródka. Oregano niestety już jest kupne ze sklepu. I przeciskamy teraz czosnek. Czosnek możemy również drobno pokroić.
koniec wystarczy tylko jeszcze popieprzyć. A więc pieprzymy. Pieprzymy, pieprzymy, oj jak pieprzymy, pieprzymy. No może wystarczy, stój. Okej, okej. Pozwoliłam Mariuszowi popieprzyć. No niech się facet ucieszy. Mieszamy teraz wszystko dokładnie. Dobrze, dobrze, dobrze ci idzie, dobrze, dobrze mieszasz. Okej, okay, tak, tak, podoba mi się, super. Mhm. W odpowiednią stronę. I jeszcze troszkę dosypujemy soli, ale już tak ostrożnie, co by nie przesolić, bo już na samym początku dodawaliśmy sól. Kiedy Agnieszka sprząta i ogarnia niepotrzebne rzeczy, w tym momencie możemy sobie włączyć patelnię i nagrzać tłuszcz. W oczekiwaniu na rozgrzanie patelni z tłuszczem chciałam Was poinformować, że pod filmem znajduje się link do bloga, gdzie znajdziecie dokładny przepis. Tam również są wszelkie informacje, jak zacząć i wdrożyć dietę rozdzielną. Zapraszam! Placki z cukinii smażymy identycznie jak placki ziemniaczane, czyli kładziemy na dobrze rozgrzany tłuszcz. Ale tego tłuszczu nie bierzemy zbyt dużo. Może być to olej czy oliwa. Placki smażymy na rumiany kolor. Jak się podsmażą z jednej, to obracamy na drugą stronę. Zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku. Tam możecie się wymieniać wszelkimi informacjami i swoimi doświadczeniami w temacie diety rozdzielnej. A link znajdziecie pod filmem. Jeśli zdarzy Wam się, że Wasza masa na placki z cukinii będzie zbyt rzadka, to dodajcie jeszcze troszkę mąki. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco. I napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie warzywne placki. Jeśli uwielbiacie cukinię, to na naszym kanale znajdziecie również inne przepisy z jej użyciem i zapraszam Was na cukinię faszerowaną i mini zapiekanki z cukinii. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!